W europejskich lasach i łąkach najpospoliciej występuje trzy gatunki pierwiostków. W Polsce na południu, w Karpatach, najczęstszy jest pierwiostek wyniosły, ten tutaj. Natomiast na zachodzie i południu Europy najczęściej występuje pierwiostek bezłodygowy. On zakwita najwcześniej już w marcu, w tym roku wyjątkowo długo kwitnie. On ma duże kwiaty na takich bardzo krótkich łodyżkach i pojedyncze, a ten ma kwiaty zebrane po kilka. Jest taki trochę bardziej ciemnożółty. Natomiast najpóźniej kwitnie jeszcze inny gatunek pospolity miejscami w całej Polsce, pierwiostek lekarski, do którego pójdziemy za chwilę. A więc ten najwcześniej zakwita, duże kwiaty na krótkich łodyżkach. Ten pierwiostek taki też niezbyt silnie żółty. Natomiast ten pierwiostek lekarski jest najbardziej żółty i zakwita najpóźniej. A tutaj pierwiostek lekarski, taki bardzo żywo żółty.